Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest projekt uchwały w sprawie zmiany składu dzielnicowego zespołu koordynacyjnego programu Bezpieczny Kraków, druk nr 110-13, projekt zarządu. Do tego projektu także został wyłożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4, który wniosek spełnia wymogi regulaminowe. Także otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę. Rozumiem, że nikt, tak zatem przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym wniosek został przyjęty. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały. Jest to projekt w sprawie zmiany składu dzielnicowego zespołu koordynacyjnego programu Bezpieczny Kraków. Jest to projekt uchwały związany z wygaśnięciem mandatu pana Mariusza Bocheńskiego i z uzupełnieniem się ze zmianą w składzie osobowym dzielnicowego zespołu koordynacyjnego. Tutaj zarząd proponuje, aby skład tego zespołu przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności pan Zbigniew Stanisławski. Tutaj następująca treść z paragrafu pierwszego. Wnioskuje się o skreślenie ze składu osobowego dzielnicowego zespołu koordynacyjnego działającego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa pod nazwą Bezpieczny Kraków na lata 2011-2015 pana Mariusza Bocheńskiego i powołanie w jego miejsce pana Zbigniewa Stanisławskiego. Paragraf drugi mówi: na sekretarza zespołu zamiast za pana Mariusza Bocheńskiego proponuje się pana Zbigniewa Stanisławskiego. Z tego co wiem, pan Zbigniew wyraża zgodę na... Także otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, to... To jest pojedyncze, że wydaje mi się, że tekst jest troszeczkę nieprecyzyjny. Znaczy nie można skreślić pana Bocheńskiego, ponieważ on już nie jest w tym zespole, w związku z tym, że przestał być radny. Że tak naprawdę już tam nie ma. Ja wiem, tylko że jest to zespół powoływany przez miasto, jak gdyby nie przez radę dzielnicy i my wnioskujemy o dokonanie tej zmiany. Tak, ale czy pan przewodniczący czytał tę zmianę? Nie, czy ktoś z państwa radnych jest w tej sprawie? To wymóg formalny. Czy ktoś jeszcze, ktoś z państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać? Rozumiem, że nie. Teraz przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Jest 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.